Czy wiecie, ile kosztuje paliwo w Tajlandii? Dokładnie benzyna 95 kosztuje. Ja jadę na wiadukcie, a nade mną przejechało jeszcze metro. Także no naprawdę, Bangkok to już jest takie miasto przyszłości. Za autostradę, którą mówiłem, że trzeba zapłacić około 20 paru złotych, wyszło tylko 55 batów, czyli jakieś 7 zł. Teraz zastanawiam się tylko jeszcze, czy mi się uda bez paszportu polecieć samolotem. To będzie w następnym odcinku. Najlepszy, najszybszy i najtańszy transport po Pattaji, który wiezie cię od punktu do punktu. The best. Tym minusem tej podróży jest to, że mam ograniczony czas, po jakim muszę dotrzeć do Pattaji. Muszę być przed 17, bo jaki jest tylko problem takich miejsc właśnie jak to w połowie Tajlandii, że jak się przyjeżdża na taką stację benzynową, no to z angielskim jest trochę problem. Jeszcze tylko ostatni rzut na to piękne słońce. Szaderskie. Ptaki, palmy, śpiew. Właśnie dzikich ptaków, otoczenie tutaj, w ogóle gdzieś na pustkowiu, sam, jeden, sam, bez nikogo. Czuję się tak trochę zestresowany, no zdecydowanie zestresowany. No ale w sumie tak to jest, jak chce się podróżować, to trzeba brać na klatę wszystkie. Patrzcie na to, widzieliście kiedyś tyle ananasów w jednym miejscu? Cały bus ananasów. Dobra, wyprzedzamy tą całą pakę ananasów. I jedziemy dalej, bo mamy jeszcze ponad 400 km do celu. Tutaj na światłach pani chodzi i sprzedaje. Co ona to sprzedaje? Kurde, chyba jakieś takie słodkie bułeczki. Także jak ktoś jest głodny na trasie, a nie chce mu się stawać na CPN-ie, coś kupić do jedzenia czy w sklepie, to jeszcze może na światłach się zatrzymać i też sobie coś kupić do jedzenia. Także pełen wypas. Czy wiecie, ile kosztuje paliwo w Tajlandii? Dokładnie benzyna 95 kosztuje 4,50 za litr. A znajduje się już bardzo blisko Bangkoku, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów, 20-30 kilometrów od Bangkoku. Jest to mój ostatni przystanek tutaj, ostatni krótki postój, bo tam wiem, że jak już wjadę, to dobra godzina, a może nawet jeszcze dwie. Będę musiał jechać bez przystanku, bo po prostu nie będzie gdzie się zatrzymać. Przez Bangkok są autostrady takie, że za bardzo nie ma gdzie zjechać, a nie chciałbym gdzieś zjechać, władować się w miasto, stać w korkach i tak dalej, więc muszę jechać dokładnie tam, gdzie będzie prowadzić mnie nawigacja, czyli w stronę Pattaji, czyli taką obwodnicą Bangkoku. Dlatego mówię, ostatni przystanek i lecimy dalej. To, że wyjechałem o 3 rano z Phuket, to był bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu nie było ruchu, że była to 3 rano, było ciemno i tak dalej, wszyscy spali, nic nie jeździło po drogach i dzięki temu mogłem szybko jechać, nic mnie nie spowalniało i nadrobiłem dzięki temu godzinę drogi, czyli pokazuje mi nawigacja, że będę około 16 na miejscu, a jak wyjeżdżałem z domu, to pokazywała mi, że będę na 17, a o 17 to jest ostateczny termin, kiedy mogę oddać auto, więc udało mi się nadrobić tą godzinę, cały czas udaje też mi się ją utrzymywać i mam nadzieję, że Bangkok mnie nie zabierze. Mam nadzieję, że się nie spóźnię i nie będę musiał płacić ponad 2000 batów za auto, które zostanie ze mną na noc, które jest mi w ogóle niepotrzebne. Dobra, nie ma co tracić czasu, nie ma też co nagrzewać samochodu, bo jest zgaszone. A powiem wam, że jest piekielnie gorąco. Naprawdę, jest tak gorąco, że jak w piekle. Trzeba szybko palić auto. Światła, włączyłem światła, przyzwyczajony z Polski. Choć w Polsce i tak w sumie nie włączałem światła, bo same się włączały. Wszystko jest ogarnięte, automat, 3 biegi, mały silniczek, ładujemy telefon i lecimy dalej, bo szkoda czasu. A tutaj takie wiadukciki w Bangkoku i piętrowe drogi. Jedna, drugie, trzecie piętro. No tutaj jeszcze budują cały czas, także w Bangkoku na ulicy, na autostradzie dzieje się naprawdę sporo. Wieżowce mijam po lewej, bo jadę obwodnicą, chociaż nawigacja chciała mnie poprowadzić właśnie tam, głębiej w miasto, ale zdecydowałem się, że jednak wolę postać na bramkach chwilę, niż pchać się całkiem w to miasto. Ojej, ten pan pod taką słabą górkę wyjaździ może, ale ona też w sumie wydaje się chyba tylko, że jest słaba, bo kolejny też nie może wyjechać, a tak naprawdę to jesteśmy już bardzo wysoko. Bo jadę takim wiaduktem, kurde, ogromnym. Tam po lewej też takie wiadukty. A to, co w ogóle było przed chwilą, tam jaki wiadukt. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie widać, ale... Ale to, co przed chwilą też właśnie było, naprawdę jedno piętro, drugie piętro wiadukty. Trzeci wiadukt się budował. Czwarty, jeszcze takie słupy ogromne jakieś stały. Po prostu szok, co tu się dzieje?
Bangkok jest ogromny, tu, ale nie, nie ma się co dziwić, jak tutaj mieszka około 15 milionów ludzi w całej aglomeracji, nie tylko w samiutkim mieście, w samym centrum, tylko tak jeszcze troszeczkę po obrzeżach. No więc nie ma się co dziwić, że trzeba tutaj budować drogi, że trzeba tą infrastrukturę tutaj robić naprawdę na wysokim poziomie. Tylko właśnie, żeby się tutaj odnaleźć jako taka osoba, która przyjeżdża tutaj pierwszy raz, to jest po prostu szok. Tam na wprost to widać teraz, tam no właśnie chyba nie widać. Kurczę, szkoda, bo chciałbym wam coś pokazać. Takie wiadukty, może troszkę widać. Co oni tutaj robią, to naprawdę ogromne miasto. Wieżowce po prostu, nasiane wieżowców na lewo, na prawo, przede mną, z każdej strony. Ogromne, ogromne miasto. Żeby też wjechać akurat na tą autostradę, na tą obwodnicę, to trzeba było też takie myki zrobić. Trzeba było jechać tak najpierw trzy pasmówką, zjechać w lewo. Za chwilę tylko po to zjechać w lewo, żeby pokazały się następne trzy pasy, które prowadziły jeden gdzieś tam na jakiś wiadukt, drugi na jakiś wiadukt. Ja musiałem znowu skręcić w lewo po to, żeby w ogóle otworzyły mi się kolejne gdzieś tam możliwości wjechania na jakieś inne rozjazdy, autostrady, kurcze, wiadukty i tak dalej. Tyle dróg, tyle tego. Po prostu jest takie wielkie zamieszanie, że no nie da się przedstawić tego tak mówiąc, bo to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć. Tego trzeba doświadczyć. A w ogóle ten odcinek jest płatny, tutaj mam kartę i tu będę musiał tam około chyba 20 zł zapłacić, żeby nie jechać tam przez to miasto, no ale spoko, wolę zapłacić niż pchać się całkowicie w to miasto i jeszcze nie daj Boże władować się w jakieś większe korki i spędzić tam pół popołudnia i nie zdążyć na czas. Udaje mi się w dalszym ciągu utrzymywać czas, że będę na miejscu w Pattayi na godzinę 16. Zostało mi około 130-140 km do mety. Około 2 godzin drogi, także no, mam nadzieję, że nic tego nie popsuje, ale kto wie. Ja jadę na wiadukcie, a nade mną przejechało jeszcze metro. Także no naprawdę, Bangkok to już jest takie miasto przyszłości, co oglądało się kiedyś w filmach i gdzie tak auta jeździły kilka pięter do góry, no to tutaj już to jest, a budują kolejne, także za niedługo jeszcze zaczniemy fruwać. Ale to jeszcze troszeczkę, ale zaraz się tego doczekamy. Z takich ciekawostek, to za autostradę, którą mówiłem, że trzeba zapłacić około 20 paru złotych, wyszło tylko 55 batów, czyli jakieś 7 zł, także bardzo mało. I teraz jeszcze jest drugi krótki odcinek płatny, ale już za Bangkokiem w stronę Pattayi. Znowu mamy kartę i to będzie około 100 batów, tak z tego co pamiętam, bo już kilka razy tą autostradą jeździliśmy, więc około 13 zł, więc jakieś 20 zł to jest cały koszt autostrad jako przejazd z Phuket do Pattayi. 1000 km autostradą, a koszt to tylko około 20 zł w obrębie Bangkoku. I to wszystko. Autostrada z Bangkoku do Pattayi to cały czas 4 pasy i praktycznie cały czas wszystkie zajęte, ale i tak jedzie się dość dobrze. Jedynym problemem na tej trasie jest brak toalet. Gdzieś była jedna, ale przeoczyłem i jeśli ktoś potrzebuje do toalety, to tutaj jest troszeczkę problem. Także polecam wysiusiać się przed wjazdem na autostradę, bo tutaj później mogą być problemy z zatrzymaniem się gdzieś w toalecie. Właśnie zapłaciłem za odcinek, który przejechałem. Dokładnie było to 105 batów. A pamiętacie, jak było mi zimno rano i musiałem dawać na całkiem ciepłe i w ogóle na jedyneczkę i ledwo co? Tak teraz chodzi na trójce i na maksa na niebieskim, żeby było jak najzimniej. Jest bardzo gorąco. 31 stopni, świeci słońce. A z prawej strony widać wieżowce, że tak powiem, nasze wieżowce, patajowe wieżowce po prawej stronie. Okej, godzina 16, jestem na miejscu, auto oddane do wypożyczalni, nie musiałem nic dopłacać, wszystko dobrze, pan sprawdził samochód dookoła, wszystko mu się zgadza, auto oddane, misja wykonana, cała moja podróż była tylko po to, żeby przyjechać do Pattayi, oddać samochód i jutro kolejnego dnia wracać samolotem z powrotem na Phuket. Tylko po to tutaj przyjechałem, oddać samochód, 1000 km, oddać samochód, na drugi dzień wziąć samolot i wrócić na Phuket. Naprawdę wyprawa niesamowita. Jutro z samiutkiego rana o 6 już muszę wyjechać z hotelu na lotnisko do Bangkoku taksówką i później stamtąd lecieć samolotem na Phuket, na lotnisko oczywiście, i znowu wziąć kolejną taksówkę na lotnisku na Phuket i jechać do Patong. Także jeszcze ta podróż moja się nie skończyła, ale najważniejszy etap, oddać samochód, jest ukończony.
Teraz zastanawiam się tylko jeszcze, czy mi się uda bez paszportu polecieć samolotem. To będzie ciekawe. To będzie w następnym odcinku. Jutro to przetestuję. Jutro będę to wiedział. Nie wiem, czy mi się to uda. Gorzej, jak mi się nie uda, nie wpuszczą mnie do samolotu i nie będę mógł lecieć na Phuket. To będzie problem. To będzie problem. Ale mam nadzieję, że jakoś uda się go gładko rozwiązać i jakoś z tego wyjdę cały. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie kanał. Jestem bardzo głodny, bardzo. I muszę coś zjeść. Cały dzień nie jadłem praktycznie nic, tylko jedną paróweczkę, a jest już godzina po godzinie 16. No i muszę coś zjeść konkretnego, jakiś obiad w końcu. Czyli obiad, ale zarazem już kolacja jak dla mnie. No i właśnie mam tyle pomysłów, tyle miejsc bym się chciał udać, ale chciałbym jak najszybciej jednak. Nie wiem gdzie iść, tu bym chciał iść, tam bym chciał iść. Kurde, Pattaya, ogromne miasto, wiele możliwości. Muszę w końcu coś zdecydować, coś wybrać. Najgorsze jest to, że naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Tutaj jakieś poróweczki, kiełbaski, tam jakiś boczek, tutaj jakieś coś, nawet nie wiem co, tutaj rybeczki jedne. Tam pan ma te rybeczki takie super eleganckie, drugie, ale chyba to jeszcze nie to. To chyba jeszcze nie to stanowisko, na którym się zaopatrzę, ale jest tutaj wszystkiego multum, naprawdę. Tu jakieś takie dania, kurde. Żeby dobrze zjeść na tej ulicy, na której jestem, to można, ale oczywiście minimum po godzinie 17. Jestem na bardzo ciekawej ulicy, ale ona jeszcze dobrze się nie zaczęła. Tutaj jest dużo dobrego i taniego jedzenia. To, gdzie się udaje, jest około 20 minut od wypożyczalni, której oddałem auto. Pieszo oczywiście około 20 minut, ale bardzo się nawet cieszę, że idę tą traskę, bo naprawdę dobrze mi to zrobi. Zasiedziałem się dzisiaj w aucie 13, prawie 14 godzin, więc teraz zrobić 20 minut krótkiego marszu, takiego w miarę żwawego, to na pewno dobre dla zdrowia i dla mnie. Muszę się rozejrzeć po bazarku, co tutaj mają. A jak nie będzie nic ciekawego, to albo idę na standardową papaję, sałatkę i coś tam jeszcze do tego, jakieś mięso dobiorę, albo pójdę na green curry do chilin. Mam kilka pomysłów, ale w sumie takiego kurczaka też bym zjadł, także chyba się skuszę na takie coś plus papaja salat i będzie chyba wszystko idealnie. Papaja salat i ten kurczaczek, pierś z kurczaczka, do tego kapusta na przegryzkę. No i tak rozpoczynamy jedzonko w Pattayi. Ale mi już ślinka cieknie, już tak się stęskniłem za tą najpyszniejszą papają, że nie mogę się doczekać. Jestem już na miejscu docelowym. Zamówiłem tą taksówkę w ciągu dosłownie jednej minuty i za cały przejazd zapłaciłem tylko 5 zł. 5 zł przejazd przez pół miasta, taksówka po minucie i wszystko po prostu idealnie. Najlepszy, najszybszy i najtańszy transport po Pattayi, który wiezie cię od punktu do punktu. The best. Jestem pod galerią Central Marina. Jest tutaj taki street foodzik, na którym w sumie jeszcze nigdy nie byłem. Gdzieś tutaj na mnie czekają moi znajomi. Muszę ich właśnie tylko odszukać. Wow, o kurde, Happy New Year. Ale tu wygląda, ale tu odstrzelili. Ja pierdzielę. Szok. Pattaya, ale się odstrzeliła Pattaya. I tutaj te drzewka. No.